Ja się bardzo cieszę, że fachowcy są postrzegane jako startup, bo startup to nie jest nowa firma, to nie jest nowy warzywniak, który został otworzony na osiedlu, tylko startup ze swojej definicji to jest firma, która tworzy nowy rynek lub redefiniuje całkowicie podejście do już istniejącego rynku. I w tym znaczeniu absolutnie ja jestem startupem. I dzięki temu, że jestem tym startupem, to ja nie walczę o udział w rynku na poziomie 1,5% czy tam 2%, tylko mogę powalczyć o udział w rynku na poziomie kilkunastu do kilkudziesięciu procent, tak jak to robią startupy. Takim na przykład startupem dla mnie był Apple, kiedy wchodził w rynek muzyki ze swoimi iPodami. Takim startupem dla mnie był Apple, kiedy wchodził w rynek telefonii komórkowej ze swoimi iPhone'ami. Ja dokładnie jestem takim samym startupem, który wchodzi na rynek pozyskania zleceń z internetu dla małych i średnich firm, ale z całkowicie innym podejściem. Firma istnieje od 2008 roku. Ja tak naprawdę tą firmę przejąłem w 2012 roku, a w 2013 roku zostałem jej prezesem i wrzuciłem do niej wszystkie swoje aktywa, które wcześniej budowałem, między innymi spółkę Way2Traffic, która dostarcza technologię do optymalizacji pozyskania zleceń z internetu. To jest ta technologia, która jest sercem w tym momencie całych fachowców. Technologia, która w oparciu o wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji, algorytmów machine learning, jest w stanie optymalnie dotrzeć do potencjalnego klienta w internecie, znaleźć tych potencjalnych klientów dla każdego biznesu i sprowadzić ich na stronę internetową tej firmy. Zdecydowaliśmy się przez rozwój na giełdę de facto przez pewne zaszłości historyczne, które były. Ja spółkę Way2Traffic rozwijałem od 2008 roku poza giełdą i spółka ta dostarczała technologię optymalizacji pozyskania zleceń z internetu dla dużych podmiotów, a de facto spółkę fachowcy.pl ja kupiłem w 2013 roku, w momencie, kiedy ona była tuż przed debiutem giełdowym. Więc de facto byłem skazany na to, żeby być na tej giełdzie i w oparciu o giełdę dalej pozyskiwać kapitał. W tym momencie dobijamy do 1400 podmiotów, które płacą nam abonament, które mają kupiony od nas pakiet. Średnia roczna wartość umowy jest 3000 zł. Koniec zeszłego roku przekroczyliśmy 1000 klientów. Plan na ten rok jest, żeby dobić do 2000, to co zresztą zaprognozowaliśmy, żeby dobić do 2400 klientów. I to jest dosyć realne, nawet bardzo bym powiedział realne, patrząc na miesięczne sprzedaże i dynamikę przyrostu zespołu sprzedażowego. To jest tak, że kiedyś sobie byli rzemieślnicy i to były takie osoby, które potrafiły zrobić stronę. Później były manufaktury, czyli kilka kompetencji, grafik, programista się połączyło. A my de facto jesteśmy fabryką, ale która nie tylko robi stronę internetową, ale która przygotowuje firmę kompleksowo do pozyskania zleceń z internetu. I jak ta firma jest gotowa, ma stronę, która sprzedaje, która opowiada pewną historię, która jest w stanie przekonać klienta do usług tej firmy, ma wszystkie narzędzia kontaktu klienta z firmą, to w tym momencie możemy na tą stronę skierować ruch dzięki naszym narzędziom do pozyskania zleceń z internetu. Więc de facto nie jesteśmy firmą, która tworzy strony internetowe, a tak mogłoby to wyglądać z zewnątrz. Jesteśmy firmą technologiczną, która rozwija technologie, które wspierają moich ludzi do tego, żeby dostarczyć usługę do końcowego klienta. Bo de facto nasz klient końcowy nie dostaje technologii, ta technologia wspiera jego działania, my mu dostarczamy usługę, bo jego nie interesuje ta technologia. On chce mieć zdjęty problem z głowy. On chce, żeby ktoś za niego zrobił całą robotę w internecie i on chce tylko jednej rzeczy. Chce, żeby te zlecenia popłynęły do niego szerokim strumieniem. To jest wszystko, czego oczekuje ten klient. Bezpośredniej konkurencji, która robi to w takim modelu jak my, nie mamy. Wiadomo, że jest to dobre i złe. Naszą konkurencją jest 6 tysięcy agencji interaktywnych, które są między innymi w Polsce i jeszcze więcej, które są na świecie. Każdy, kto potrafi zrobić stronę, każdy, kto potrafi obsłużyć kampanie reklamowe w internecie, ale tak naprawdę nie jest to nasza konkurencja bezpośrednia, bo my to robimy jako kompleksową usługę i te wszystkie narzędzia to jest nasza własna technologia. Nasza własna nawet technologia do wirtualnych numerów telefonów, do tego, żeby komuś dać wirtualny numer telefonu z centralą, do tego, że jak ktoś do niego dzwoni, do jego firmy, to jest wciśnij jeden, żeby połączyć się z działem takim, żeby mierzyć to wszystko.
bo tylko kompleksowe podejście do obecności firmy w internecie jest w stanie przynieść wymierne efekty. Bo co z tego, jak ktoś ma ładną stronę internetową, a nie ma w ogóle narzędzi kontaktu klienta z firmą? To tak naprawdę nie będzie działało, bo ten klient zobaczy ładną stronę, ale nie będzie potrafił się skontaktować z tą firmą. Co z tego, jak ktoś ma ładną stronę, ma narzędzia kontaktu, a zupełnie nie wykorzystuje narzędzi reklamowych, czy mediów społecznościowych, czy integracji z katalogami, czy z takimi narzędziami jak Google Maps? Nie popłyną do niego klienci. Tylko i wyłącznie kompleksowe podejście może przynieść efekty w tym biznesie. Myślimy o wyjściu za granicę. Nawet w zeszłym roku stworzyliśmy markę businessfellow.com, którą sobie tak hodujemy pod tą zagranicę. Mamy na tyle głęboki rynek w Polsce, bo takich podmiotów, których stać na naszą usługę, które są firmami usługowymi bądź producentami, mamy w Polsce zidentyfikowanych w okolicach 200 tysięcy. To są wszystkie firmy, które kiedyś historycznie były w takich podmiotach jak Panorama Film, Polskie Książki Telefoniczne, a tam średnia roczna wartość klienta była 2400 zł. U nas jest 3000 zł. Więc te 200 tysięcy firm to są wszystko nasi potencjalni klienci, którzy potrzebują przejść do następnego kroku. Nie katalog internetowy, tylko niezależna obecność w internecie w oparciu o swoją własną domenę, swoją własną stronę internetową. Więc jeżeli chodzi o zagranicę, to podejmiemy decyzję taką o sposobie wyjścia za granicę pewnie w drugim kwartale przyszłego roku.